Zmodyfikujemy sobie teraz nasz przykład z pociskiem przelatującym przez murek, ponieważ wiemy już, że przy tych danych, jakie mieliśmy, czyli przy prędkości początkowej równej 10 metrom na sekundę o takiej wartości i przy kącie, pod jakim strzelaliśmy do podłoża, równym 30 stopni, są takie ustawienia, jest taki obszar odległości, w których możemy stanąć od naszego murku, żeby pocisk przeleciał nad takim murkiem o wysokości 1 metra, ale zmieńmy to sobie tak, jak mieliśmy w tym dużym zadaniu, gdzie omawiałam wszystkie możliwe przypadki, to znaczy, że po prostu zmienia się wysokość i dalej jest równe podłoże o nowej wysokości, w ten sposób, taki schodek jest, a nie murek po prostu w tym miejscu, który można przeskoczyć, tylko jest taki schodek i pocisk wyląduje w tym miejscu. Tutaj żeśmy sobie to położenie tego miejsca wyznaczali, to było tak zwane X z plusem. No ten rysunek się robi nieczytelny, więc sobie go narysujmy jeszcze raz. To jest ten schodek o wysokości 1 metra. Tutaj strzelamy z prędkością równą co do wartości 10 metrom na sekundę pod kątem alfa równym 30 stopni. Tor naszego pocisku wygląda o jakoś tak. Gdyby tu nie było tego schodka, no to on by dalej leciał w ten sposób. I tutaj znamy ten zasięg. Powiedzmy, że to jest punkt, tutaj jest oś Y, a tutaj jest oś X. I tutaj startujemy z punktu 0,0. Normalnie wylądowalibyśmy w punkcie o takich współrzędnych D i 0, gdzie D to jest zasięg, który znamy, który sobie liczyliśmy dla tych danych. Natomiast, ponieważ mamy ten schodek o wysokości 1 metra, to wylądujemy w punkcie o współrzędnych x plus, to jest współrzędna xowa, i o współrzędnej h, gdzie h to jest współrzędna yowa, czyli wysokość tego schodka. No i dane liczbowe są takie, że w ogóle rozwiążemy sobie tutaj wszystko na liczbach. Dane liczbowe są takie, że x plus to jest, o tutaj sobie liczyliśmy, 6 metrów 45 centymetrów, a wysokość h to jest po prostu 1 metr. Tak, tutaj mieliśmy jeszcze ten zasięg. To było 8 metrów 83 cm, a maksymalna wysokość to był 1 metr 27 cm. To żeśmy sobie policzyli już wcześniej, ale z tego nie będziemy korzystać. Wyznaczyliśmy sobie zakres odległości, w jakich musimy stanąć od tego schodka, żeby na niego wlecieć. Umówmy się, że stoimy w tym zakresie odległości, czyli że rzeczywiście trafimy tutaj. I teraz w tym przykładzie chcemy sobie odpowiedzieć na dwa pytania. I są to pytania, na które często w takiej właśnie kinematyce dwuwymiarowej będziemy sobie musieli odpowiadać. Ja to omówię na tym przykładzie od razu z danymi liczbowymi. Natomiast sposoby liczenia tego omówię w taki sposób, że można będzie to wykorzystać również w innych zadaniach. W każdym razie tak, interesuje nas długość tego wektora przemieszczenia pocisku oraz składowe oraz wartość wektora prędkości w momencie lądowania. To są dwie rzeczy, które nas interesują, tak? Pytania. Czyli tak, mamy przemieszczenie od startu do lądowania i druga sprawa to jest prędkość w chwili lądowania, tak? Składowe i wartość. Więc zaczniemy sobie od tego przemieszczenia. Co to jest? Taki wektor przemieszczenia w ogólności ma następujące składowe. Składowa x-owa to jest różnica współrzędnej x-owej na końcu i na początku, a składowa y-owa to jest różnica współrzędnych y-owych na końcu i na początku. Bardzo prosta sprawa. Geometrycznie to tak, jak mogę Ci przypomnieć jeszcze z tych starych filmów o wektorach. Mamy jakieś dwa punkty, które w jakimś układzie współrzędnych mają takie współrzędne, natomiast fizycznie są to jakieś konkretne dwa punkty w przestrzeni. Jest to położenie, nie wiem, drzewa i psiej budy. Interesuje nas, powiedzmy, pies biegnie od drzewa do psiej budy i interesuje nas wektor jego przemieszczenia. Niekoniecznie interesuje nas tor, po którym biegł, natomiast to, o ile się przemieścił, to w jaki sposób on się przemieścił, skąd dokąd, jest określone przez taki wektor, który zaczyna się w położeniu początkowym, a kończy się w położeniu końcowym. No i rzeczywiście w tym układzie współrzędnych, w którym te punkty są opisane właśnie takimi współrzędnymi, to składowe tego wektora są dane właśnie w taki sposób, jak napisałam. Na długość wektora, i to w zasadzie dowolnego
wektora w dwóch wymiarach, co to będzie? To będzie stwierdzenie Pitagorasa. Tak? Znamy twierdzenie Pitagorasa A, B i C, trójkąt prostokątny. Relacja między długościami boków trójkąta prostokątnego jest taka, że kwadrat przeciwprostokątny jest równy sumie kwadratów przy prostokątnych i coś takiego można zastosować w przypadku wektora rozpisanego na składowe, kwadrat długości takiego wektora o jakichś tam składowych sx i sy, to będzie po prostu suma kwadratów tych składowych. A jeśli chcemy po prostu poznać długość, no to tutaj usuwamy ten kwadrat, a tutaj po tej stronie dopisujemy pierwiastek i w ten sposób się to liczy. A w naszym przypadku, w przypadku naszego przykładu, to co to będzie? Położenie początkowe x0, y0 to jest, tak się umówiliśmy, że tak ustawiamy układ współrzędnych, to jest punkt 0, 0, czyli to jest łatwe. Natomiast końcowe położenie to jest to, co sobie napisaliśmy tutaj. Czyli wzdłuż osi x to jest to x+, czyli 6 metrów 45 cm, a wzdłuż osi y to jest 1 metr. Więc nasz wektor przemieszczenia to będzie taki wektor o takich składowych, tak, a jego długość to będzie tak 6 do kwadratu i 1 metr do kwadratu i z tego wszystkiego pierwiastek. Tutaj mamy metry do kwadratu i tu mamy metry do kwadratu, więc możemy je tutaj pod pierwiastkiem wyciągnąć, sobie je wyciągniemy przed nawias, to będziemy mieć metry do kwadratu pod pierwiastkiem. Ale mając metry do kwadratu przed pierwiastkiem, możemy je w ogóle wyciągnąć spoza pierwiastka i mieć metry. Tak więc zrobimy. A pod pierwiastkiem zostaną nam same liczby, czyli 6,45 do kwadratu, dodać 1 do kwadratu, czyli 1. A wynik będzie w metrach. Tak, zobaczmy sobie na kalkulatorze, ile to wynosi. 6,45 do kwadratu, to jest 41,6, dodać 1, 42,6 i z tego wszystkiego pierwiastek to jest 6,53, bo w ten sposób nam się to zaokrągla, czyli 6,53 metra. Dobrze, czyli na pierwsze pytanie już żeśmy sobie odpowiedzieli. Znamy już całkowite przemieszczenie, składowe wektora przemieszczenia i jego długość. A teraz bardziej złożone zagadnienie to jest prędkość. Przez dłuższy czas zajmowaliśmy się torem i jego geometrycznymi własnościami i trochę zapomnieliśmy o zależnościach od czasu, dlatego przypomnę Ci te wzory na zależność prędkości od czasu i położenia od czasu w rzucie ukośnym. No i tutaj oczywiście przy założeniu, że startujemy z punktu 0, 0. Przy takim założeniu te wzory są prawdziwe. Wyprowadzając sobie równanie toru, eliminowaliśmy sobie czas z tych równań i napisaliśmy sobie, jaki y odpowiada poszczególnym x-om wzdłuż toru. Natomiast teraz chcielibyśmy troszeczkę wrócić do tych równań po to, żeby policzyć sobie składowe oraz wartość prędkości w chwili lądowania. Jak to zrobimy? No więc tak, musimy obliczyć sobie, znając położenie punktu lądowania, obliczymy sobie czas, jaki upływa od startu do lądowania i dla tej konkretnej wartości czasu wyliczymy sobie prędkość. No i jak to zrobimy? No bardzo prosto, wiemy, że położenie w chwili lądowania to jest tak, to jest z jednej strony, a z drugiej strony to jest V0 cosinus alfa razy czas lądowania. No a tutaj ta kwadratowa zależność V0 sinus alfa czas lądowania minus 1 druga G razy czas lądowania do kwadratu. No i tak, w zasadzie ten czas lądowania moglibyśmy policzyć, znamy i to, i to. I tutaj te wszystkie wartości też znamy i z dowolnego z tych dwóch równań mogliśmy policzyć, ale oczywiście prościej jest obliczyć z tego pierwszego, bo ono jest liniowe. Czyli mamy takie równanie, że x z plusem, które jest znane, to jest prędkość początkowa razy kosinus kąta alfa, pod którym strzelaliśmy, to też jest znane, razy nieznany czas lotu. Tak, czyli czas lotu to jest
to x z plusem, czyli położenie współrzędna x-owa punktu lądowania podzielone przez v0 cosinus alfa. To teraz podstawmy sobie dane liczbowe. Tutaj x z plusem wynosi 6 metrów 45 cm, natomiast v0 cosinus alfa to jest 10 metrów na sekundę razy cosinus 30 stopni, a cosinus 30 stopni to jest, czyli tu jest 30 stopni, tutaj jeden, tu jedna, druga, a tu pierwiastek z 3 przez 2, cosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2, od razu sobie to możemy tutaj wstawić, pierwiastek z 3 przez 2, no i tak, jak to wyjdzie, jednostki, metry się upraszczają z metrami, a sekundy, tutaj jest 1 przez 1 przez sekundę, czyli wynik w sekundach, a wartość to będzie tak 6,45 podzielone przez 10 i podzielone przez pierwiastek z 3 przez 2. Jeśli to sobie przekształcimy, powiedzmy tutaj tę dwójkę z tą dziesiątką, będziemy mieć piątkę, czyli 6,45 podzielone przez 5 pierwiastków z 3 i wszystko w sekundach. Ile to wynosi? Zobaczmy na kalkulatorze. Podzielimy to przez 5. To wynosi 1,29 i podzielimy to jeszcze przez pierwiastek z 3. To są 74 setne sekundy. Tak wychodzi, że czas lądowania to są 74 setne sekundy. To jest rozwiązana ważna część naszego zadania, ale jeszcze nie całe, bo interesuje nas prędkość w chwili lądowania. Czyli interesuje nas wektor prędkości w chwili lądowania, czyli wektor prędkości w chwili 74 sekundy. Zobaczmy, jaki jest wzór na prędkość. Wzór na prędkość, na składowe wektora prędkości jest taki, że tutaj mamy V0 cosinus alfa, prędkość cały czas równą prędkości początkowej w kierunku x, a tutaj taka liniowa zmiana. Więc w naszym przypadku to będzie tak, V0, czyli 10 metrów na sekundę razy cosinus 30 stopni, czyli 10 metrów na sekundę razy cosinus 30 stopni, czyli pierwiastek z 3 przez 2, a w kierunku y mamy 10 metrów na sekundę razy sinus 30 stopni, czyli razy 1 druga i minus przyspieszenie ziemskie, czyli 9,81 metra na sekundę kwadrat razy czas, który jest w sekundach, a wobec tego wynik tutaj, ten człon też zawsze będzie miał jednostki metry na sekundę. No to zobaczmy, ile to wynosi. Tak, 5 pierwiastków z 3 metra na sekundę to jest składowa x-owa, a składowa y-owa to jest 5 metrów na sekundę minus 9,81 metra na sekundę kwadrat razy czas. Dobrze? A więc w chwili równej 74 sekundy to będzie, no tutaj składowa x będzie cały czas taka jak na początku, a składowa y to będzie 5 minus 9,81 razy 0,74 metry na sekundę. Ile to wynosi? 5 minus 9,81 razy 74 setne, czyli 5 minus 7,26 to się równa minus 2. Minus 2,26, czyli tutaj mamy minus 2,26 metra na sekundę. Tutaj już wyszło ze znakiem minus i to się zgadza. Ta składowa y-owa powinna mieć znak ujemny, ponieważ tutaj jakby ta prędkość już jest, ten pocisk już opada, więc jego składowa y-owa musi być ujemna, musi być skierowana do dołu. Czyli to się zgadza, ten wynik powinien nas cieszyć. Dobrze, a ta składowa x-owa, 5 pierwiastków z 3 to będzie, ile to jest? 3 pierwiastek z 3 to jest 1,73 razy 5 to jest 8,66 metra na sekundę. Takie są składowe prędkości. A teraz zobaczmy, jaka jest jej wartość. Tak, dokładnie tak samo jak w przypadku przemieszczenia. Robimy to w taki sposób, że podnosimy do kwadratu obydwie składowe, sumujemy i wyciągamy pierwiastek. I w naszym przypadku to będzie
8,66 do kwadratu dodać minus 2,26 do kwadratu. I tu mamy metry na sekundę do kwadratu i tu mamy metry na sekundę do kwadratu. Ale możemy również te metry kwadrat, sekundę kwadrat wyciągnąć z nich pierwiastek i wyciągnąć to poza pierwiastek, to będziemy mieli tutaj pierwiastek, a poza pierwiastkiem metry na sekundę. A liczba, która nam wyjdzie, to będzie, tak, to sobie podniesiemy do kwadratu, to jest 75, dodać 2,26 do kwadratu. Dobrze, to się równa. Suma kwadratów tych dwóch liczb to jest 81, prawie 81, więc ten wynik to będzie prawie 9, tego się spodziewamy. Wyciągnijmy pierwiastek. To jest rzeczywiście 8,95. Dobrze, i jeszcze takie sprawdzenie, czy to jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem, bo to jest, ta wartość jest mniejsza niż wartość prędkości początkowej, prawda, która wynosiła 10 metrów na sekundę. No ale zastanówmy się, startowaliśmy sobie z prędkością o wartości 10 metrów na sekundę, wylądowaliśmy tutaj, tutaj startowaliśmy z prędkością o wartości V0. Zgodne z tym, co wiemy o rzucie ukośnym, jest to, że normalnie, gdyby nie było tej zmiany wysokości, lądowalibyśmy tutaj z prędkością, której wartość byłaby równa prędkości początkowej. Tutaj w tym obszarze, kiedy lądujemy w tym obszarze, to ta prędkość będzie mieć wartość mniejszą od prędkości początkowej. Natomiast gdybyśmy mieli, tak jak w jednym z przykładów, takie coś, żebyśmy lądowali na wysokości mniejszej, wszędzie tutaj poniżej już byśmy mieli takie prędkości, których wartość byłaby większa od prędkości początkowej. Także to, że nam tak wyszło, to jest zgodne z tym, czego byśmy się spodziewali. Mam nadzieję, że to Ci się przyda. Zrobiliśmy przykład na liczbach, ale pokazałam też ogólne wzory, które można zastosować do przykładów, gdzie dane są inne. I mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie przydatne. Do usłyszenia.